Zaplanowane dochody ogółem to jest prawie 820 milionów złotych. Wydatki to jest poziom około 840 milionów złotych. W tym tak zwane dochody bieżące to jest 730 milionów złotych ponad i dochody majątkowe prawie 90 milionów złotych. Jeżeli chodzi o wydatki, wydatki tak zwane bieżące, to jest prawie 690 milionów złotych, a wydatki majątkowe, to jest bardzo ważne, bo to jest związane z inwestycjami, to jest prawie 150 milionów złotych. To jest bardzo duża pozycja i bardzo ważna z punktu widzenia rozwoju miasta. Będę mówił o tym na kolejnych slajdach. Nadwyżka operacyjna wynosi 42 miliony złotych z kawałkiem, a nadwyżka budżetu, tak zwany deficyt majątkowy, tutaj wynosi około 20 milionów złotych. Mówię tutaj o deficycie, o minusie. Dalej, jeżeli chodzi o takie parametry związane z zadłużeniem miasta, planowane zadłużenie na koniec przyszłego roku jest na poziomie około 308 milionów złotych. W naszej ocenie jest to zadłużenie bezpieczne. Proszę zobaczyć na wskaźnik udziału kwoty długu w kwocie dochodów ogółem, to jest drugi od dołu wiersz, jest na poziomie około niespełna 38%, w tym roku mamy 36,6%. To jest bezpieczny poziom, tak jak powiedziałem, w porównaniu z innymi miastami tej wielkości, jak Grudziądz, to jest porównywalne. W porównaniu na przykład z Toruniem, to ma dużo, dużo wyższy ten wskaźnik zadłużenia. Ale na co też bym chciał zwrócić uwagę, na poziom wydatków majątkowych w tej tabeli to dobrze jest widoczne. Od roku 2020 on wzrósł bardzo mocno. Proszę zobaczyć, w roku 2020 to była kwota niespełna 60 milionów złotych. W roku 2021 to było 100 milionów złotych ponad. 2022, proszę zobaczyć, 165 milionów. W roku bieżącym to jest ponad 133 miliony, a w roku kolejnym prawie 150 milionów złotych. To są głównie inwestycje. To pokazuje, że nasze budżety są proinwestycyjne. Jakie mamy tutaj udziały, jeżeli chodzi o dochody, o poszczególne dochody w budżecie? Otóż takim podstawową pozycją to są udziały w podatkach pochodzące z budżetu państwa. Mówimy tutaj o podatku PIT, CIT. Łącznie to jest kwota około 130 milionów złotych. Wzrost w stosunku do roku bieżącego to jest około 28%. W tym, jeżeli chodzi o podatek PIT, to jest ta kwota znacząca, największa, najwyższa, to jest ponad 118 milionów złotych, a CIT to jest około 12 milionów złotych. Dalej, jak kształtują się wydatki bieżące? Tutaj myślę, że nie ma wielkiego zaskoczenia, ponieważ 40% wydatków bieżących to jest oświata i edukacja. To jest najwyższa pozycja, to jest ponad 274 miliony złotych. Dalej polityka społeczna to jest około 22%, ponad 154 miliony złotych. I gospodarka, infrastruktura komunalna to jest 120 milionów złotych. Łącznie te trzy działy zajmują prawie 80% wydatków bieżących, podkreślam bieżących, opisanych w budżecie miasta. Dalej wydatki, łączne wydatki majątkowe. I tutaj podzieliliśmy to na kilka kategorii. Tak jak powiedziałem, to jest prawie 150 milionów złotych. W tym są to zadania wieloletnie, które realizujemy, czy realizacja już rozpoczęła się w tym roku. To są zadania o wartości ponad 130 milionów złotych. I proszę zobaczyć, to jest bardzo, bardzo dosyć charakterystyczne, myślę, nie tylko dla Grudziądza. Z dofinansowaniem unijnym mamy zaplanowane inwestycje na poziomie niespełna 3 milionów złotych. Ja mam nadzieję, że ta pozycja będzie rosła, ponieważ środki unijne zaczną w końcu spływać
do Polski, także do Grudziądza. My do tych projektów jesteśmy przygotowani. Część będziemy przygotowywali też dokumentacji, ale to jest pozycja na razie stosunkowo niewielka. Projekty z dofinansowaniem rządowym to jest ponad 90 milionów złotych, no i pozostałe w tym dokapitalizowania spółek, między innymi takiej spółki jak Grudziądzkie Inwestycje Medyczne, to jest poziom ponad 36 milionów złotych. Zadania roczne, mamy tutaj zadania też dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej, to jest też poziom niespełna 3 milionów złotych. No GWO to jest niespełna 4 miliony złotych. Dokapitalizowania spółek GIM jest w WPF-ce, dlatego jest jako zadanie wieloletnie, dlatego jest w tej pozycji wyżej. Tutaj mamy dokapitalizowanie pozostałych spółek, to jest poziom 8 milionów złotych, no i pozostałe wydatki majątkowe nieco przekraczające 4 miliony złotych. Dalej to opowiem o tym, co myślę jest z punktu widzenia mieszkańców najistotniejsze, o inwestycjach, jakie są zaplanowane, są nowe pozycje. Oczywiście są też pozycje, czy projekty, które kontynuujemy, co jest rzeczą naturalną. Jakie mamy przedsięwzięcia współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej, a przewidziane w budżecie na rok 2024? Otóż budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Miłoleśnej. To jest ścieżka od Nowego Ronda, które powstało nie tak dawno na przecięciu ulicy Południowej do praktycznie granic miasta. Przypomnę, że tam w ramach ZIT-u, a także innych środków pozyskanych z Unii Europejskiej, przez gminę wiejską Grudziądz, ale też przez gminę Radzyń-Chełmiński, jest to po prostu połączenie w spójną sieć ścieżek rowerowych. Dalej utworzenie klubu dziecięcego na Szczemiecinie. Kwota 1 300 000, zakup 8 stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, prawie 1 000 000 złotych, budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Dębowej, prawie 4 miliony złotych. Będę mówił też dalej o tym, ponieważ będziemy też modernizować całkowicie ulicę Dębową, z tym, że to jest pewna składanka. Jest część, pochodzi właśnie ścieżka pieszo-rowerowa jest w ramach ZIT-u i to jest finansowane z pieniędzy unijnych, a Dębowa jest zapisana po prostu w budżecie miasta. Dalej cyberbezpieczny samorząd, no, inwestujemy w bezpieczeństwo właśnie to informatyczne, cybernetyczne w naszym urzędzie. Takie są dzisiaj wymogi. Dalej inwestycje w ramach programu inwestycji strategicznych i rządowego planu odbudowy zabytków. Mamy tutaj łącznie wartość zadań przewidzianych w kolejnych budżetach, to jest wartość zadań 166 milionów złotych, w tym kwota dofinansowania na poziomie ponad 130 milionów złotych, w tym w przyszłorocznym budżecie jest to kwota prawie 60 milionów. Jakie to są inwestycje? Budowa infrastruktury drogowej wraz z budową miejskiej hali targowej. To jest inwestycja, na którą pozyskaliśmy prawie 3 miliony złotych. Inwestycja jest dużo większej wartości. Miasto tam też dołożyło. Trzeba pamiętać, że otrzymaliśmy też dofinansowanie na kolejny etap drogi w kierunku ulicy Karabinierów z rządowego programu dróg samorządowych. Z informacji, jakie posiadamy, Państwowa Straż Pożarna otrzymała też wsparcie w tym roku w wysokości dodatkowych 4 milionów na finansowanie budowy tej strażnicy. Dalej budowa dróg na osiedlu Rządz. To jest cała przebudowa układu komunikacyjnego. To już się wyłania wraz z budową pętli autobusowej, budową ronda na ulicy Kulewskiego i generała Sosnkowskiego. Całkowita rewolucja, jeżeli chodzi o układ drogowy na tak zwanym nowym Rządzu. Budowa delfinka przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grudziądzu. Ta inwestycja ruszy niebawem. Myślę, że w ciągu najbliższych dosłownie dni, można powiedzieć, zostanie rozpisany przetarg. Musieliśmy uzupełnić dokumentację jeszcze o tak zwane PFU drogi pożarowej. To zostało zrobione w tej chwili. Jesteśmy gotowi, żeby ten przetarg rozpisać. Myślę, że jeszcze w tym roku, jeżeli nie, to na przełomie roku następnego wyłonimy wykonawcę i podpiszemy stosowną umowę.
Dalej, poprawa dostępności komunikacyjnej terenów poprzemysłowych, czy przemysłowych terenów Mniszek i Żądz. To jest kwota 60 milionów złotych, dofinansowanie na poziomie prawie 60 milionów. To jest bardzo niski wkład własny, co nas cieszy. W tej chwili przygotowujemy PFU. Tam, gdzie nie mamy dokumentacji, będziemy w ciągu najbliższych miesięcy gotowi, aby też rozpisać przetarg. Jesteśmy tutaj absolutnie w harmonogramach i w terminach, które przewiduje tzw. Polski Ład. Adaptacja Willi Wiktoriusa, tu także już prace się toczą, ale one my rozpisujemy kolejne postępowanie, tak aby przekształcić ten cenny zabytek w szkołę plastyczną, liceum plastyczne, a jednocześnie tchnąć nowe życie w ten ciekawy obiekt historyczny. Rewitalizacja Parku Miejskiego na Wzgórzu Zamkowym w Grudziądzu. Tu również mamy postępowanie przetargowe, kończymy to postępowanie przetargowe. Mam nadzieję, że uda nam się podpisać umowę i ta inwestycja ruszy w kolejnym roku. Dalej, dokapitalizowanie spółek. Otóż objęcie w inwestycjach, w grudziąckich inwestycjach medycznych, kwota 8 milionów złotych. Dalej objęcie dodatkowych akcji w Olimpii Grudziądz S.A. na poziomie 2,5 miliona złotych, objęcie dodatkowych akcji w GKM S.A. 3,5 miliona złotych, objęcie dodatkowych udziałów w geotermii, to jest kwota miliona złotych, głównie związane jest to z utrzymaniem basenu nadwiślańskiego, objęcie dodatkowych akcji w holdingu komunalnym milion złotych, związane jest to z przygotowywaniem dokumentacji pod budowę hali widowiskowo-sportowej. Jak Państwo wiecie, za to odpowiada holding. Jest to jedna ze strategicznych inwestycji, która wpisana jest w wieloletniej strategii województwa, a mamy tutaj deklarację. Póki co nie mamy tego pisemnej takiej deklaracji, ale mamy deklarację marszałka o finansowaniu tej inwestycji w 50%. Będziemy poszukiwali środków na kolejne 50%, ale musimy mieć pełną dokumentację. W tej chwili mamy program funkcjonalno-użytkowy dla tego przedsięwzięcia. Dalej, inwestycje, które są kontynuowane. Po części powiedziałem, budowa dróg na osiedlu Żądz, budowa infrastruktury drogowej wraz z budową hali targowej, to jest 6,5 miliona złotych, przebudowa ulicy Kościuszki, ona trwa, ale będzie rozliczona w przyszłym roku, przebudowa ulicy Rybackiej, praktycznie jest skończona i skończona jest przed czasem, więc ale jako rozliczenie tej inwestycji było przewidywane w pierwszym praktycznie miesiącu przyszłego roku, przebudowa ulicy Tatrzańskiej, Miszku, także ta inwestycja już jest rozpoczęta, ale rozliczenie tych inwestycji będzie następowało w pierwszych miesiącach, czasami tygodniach wręcz przyszłego roku. Dalej nowe inwestycje, które zostały zapisane. Budowa łącznika karabinerów Łyskowskiego, mówimy tutaj o drugim etapie, czyli to co pozyskaliśmy też środki wraz z budową ronda na Piłsudskiego i karabinerów. Przebudowa ulicy Kunickiego z fragmentem ulicy Okrzei, to bardzo ważna inwestycja, jeżeli chodzi o drogi osiedlowe. Kontynuacja przebudowy ulic bardzo zniszczonych na osiedlu Kuntersztyn. Przypomnę, że w roku poprzednim właściwie przebudowaliśmy ulicę Ruchniewicza i przebudowaliśmy ulicę Towarzystwa Jaszczurczego. Dalej, kolejne ulice, jeszcze nie, ulica Dębowa, to jest strategiczna ulica, kręgosłup praktycznie, jeżeli chodzi o Owczarki, ulica, która łączy Grudziądz z gminą wiejską Grudziądz. Tak jak powiedziałem, ona będzie w całości wyremontowana, zmodernizowana, z bezpiecznym oświetleniem LED-owym, z bezpieczną ścieżką pieszo-rowerową, a finansowanie jest tutaj złożone, część pochodzi z ZIT-u, a część jest finansowana bezpośrednio z budżetu, ale ta ulica jest bardzo w złym stanie zniszczona, jest ulicą dość strategiczną. Dalej na osiedlach naszych domów jednorodzinnych, to jest przebudowa ulic Szarych Szeregów, Okulickiego, Grota Róweckiego, Rzeczkowej, Wągla, Snyka, Baczyńskiego. To są ulice, gdzie miasto sprzedawało swego czasu działki i jakby zobowiązało się w pewnym sensie do
do przebudowy, czy tam do budowy infrastruktury na tych ulicach. Tam w większości już powstały domy jednorodzinne i my chcielibyśmy, żeby to była dalsza kontynuacja. Zrobiliśmy modernizację, właśnie budowę ulicy Północnej. To są kolejne ulice na tych osiedlach. Dalej bardzo ważna budowa, rozbudowa ulicy Mieszka I i Zawiszy Czarnego. Mamy tutaj pełną dokumentację. To jest ulica, która będzie doprowadzała do wiejskiej gminy Grudziądz. Łączyła z pętlą przesiadkową, z węzłem tramwajowo-autobusowym. Mamy już też dokumentację, jest ona już praktycznie na ukończeniu. Też będziemy zabiegali tutaj o środki z budżetu centralnego na realizację tej inwestycji, ale ona bardzo dobrze skomunikuje właśnie ten węzeł przesiadkowy z gminą wiejską Grudziądz i będzie też alternatywą dla ulicy Poniatowskiego, jednocześnie dogodnym dojazdem właśnie do tego węzła przesiadkowego. Dalej budowa ulicy Kostyniarów Gdyńskich wraz z budową łącznika z przedszkolem miejskim w Śródmieście, 1 000 000 zł. Tu też jesteśmy, mamy dokumentację praktycznie na ukończeniu. Budowa drogi łączącej Centrum Kultury Teatr z ulicą Moniuszki. To drobna inwestycja, ale ważna, będąca też alternatywą dojazdu do Centrum Kultury Teatr. Szczególnie jest to widoczne podczas różnego rodzaju imprez, które się odbywają w teatrze. To jest taki alternatywny, ważny dojazd. Dalej przebudowa parkingu przy ulicy Bora Komorowskiego. Ważna inwestycja, to jest bardzo zniszczona, zdegradowana infrastruktura przy Bursie, nieopodal pomnika, ale też mieszkańców, wieżowców, które tam są zlokalizowane, ale też obsługuje w jakiejś części i imprezy patriotyczne, i obsługuje bursę. A stan tego parkingu jest fatalny. Dalej przebudowa ulicy Centrum Wyszkolenia Kawalerii ulicy Warszawskiej. Mówimy tutaj o przygotowaniu dokumentacji. Kolejny bardzo ważny sprawa, przebudowa układu drogowego, nowa strefa przemysłowa, ulica Lotnicza i Kręta. Przygotowujemy tutaj dokumentację. Jak Państwo wiecie, nasza strefa przemysłowa praktycznie jest już jest w pełni wypełniona, tak można powiedzieć, bo pozostało w zasobach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej około 8 hektarów. Jeżeli chodzi o przywęźle autostradowym, też strefa rusza z inwestycjami, więc w obszarze miasta pozostało około 100 hektarów zlokalizowanych przy ulicy Krętej. Te tereny są dzisiaj niedostępne, są drogowo, znaczy są dostępne, ale jeszcze trzeba tam po prostu cały układ drogowy przebudować. Dlatego będziemy przygotowywali na to dokumentację, tak aby w przyszłości te kolejne 100 hektarów przekazać czy skomercjalizować na rzecz nowych inwestorów, którzy myślę chętnie zainwestują w Grudziądz. Dalej bardzo ważna też inwestycja to jest przebudowa skrzyżowania ulicy Warińskiego z drogą graniczną na Rondo. Tutaj chodzi o dokumentację wraz z dokumentacją na ulicę Graniczną do Ronda przy strefie, przy dawnym Limito. Ta droga jest też w bardzo złym stanie, a też jest taką drogą dojazdową do strefy przemysłowej i to jest połączone, można powiedzieć, przebudowa ulicy Warińskiego na odcinku od ronda tego planowanego droga graniczna do ronda Maczka. To jest w najgorszym stanie fragment ulicy Warińskiego. Jak ktoś tam jeździ, przejeżdża z Państwa, to wiecie, że tam po każdych ulewach stoją deszcze, po niewielkim deszczu jest tam szkoła zlokalizowana przy tym fragmencie ulicy Warińskiego. Ta ulica nie jest do końca dobrze, może doświetlona jest, ale nie ma bezpiecznego ścieżki takiej pieszo-rowerowej, wymaga niewątpliwie przebudowy, a przede wszystkim budowy deszczówki na tym fragmencie, bo tego tam po prostu nie ma. Przygotowujemy na to, będzie przygotowywana na to dokumentacja. Dalej przebudowa ulic na osiedlu mieszkaniowym pomiędzy ulicą Polną Karabinierów, Paderewskiego, Piłsudskiego. To też wyczekiwana długo inwestycja w połączeniu z inwestycją miejskich wodociągów i oczyszczalni, ponieważ tam też nie ma kanalizacji deszczowej. Wodociągi też mają to w swoich planach finansowych.
Budowa ulic Południowej, Skowronkowej, Jaskółczej i nowo projektowanego tutaj odcinka pomiędzy Południową a Skowronkową. To jest to, co realizujemy z grupą Orlen. Tutaj wkład nasz własny jest niewielki, dlatego to jest 100 tysięcy, ale cała inwestycja, nie mogę powiedzieć o kwocie, ale są to duże kwoty. Mamy taką umowę akurat z inwestorem, ale mam nadzieję, że jeszcze w tym roku rozpiszemy na to postępowanie i ta inwestycja też będzie, rozpocznie się jej realizacja w przyszłym roku. To jest związane z budową elektrowni gazowo-parowej w Grodzionce. Dalej. Inwestycje drogowe. Modernizacja dróg gruntowych. Tu jest bardzo duża kwota zapisana. Kwota 5 milionów złotych. To ta kwota obejmuje modernizację gruntową dróg, ale też i w tym jest ujęta przebudowa ulicy Jaworowej i Jodłowej w Owczarkach. Także fragment ulicy, jak dobrze pamiętam, zachodniej, też gruntowych ścieżek rowerowych. Kwota jest dużo większa niż w latach poprzednich. Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego, 250 tysięcy, to jest nowe oświetlenie na ulicach, które takim oświetleniem nie dysponują. Przypomnę, że teraz w grudniu ruszył program czy zmiana tysięcy lamp opraw na oprawy LED-owe, to trwa. Już kolejne ulice są tutaj, te oprawy są zmieniane. To potrwa do końca grudnia, ale praktycznie po tej wymianie wszystkie oprawy, które są na tak zwanym majątku miasta, będą już takie nowoczesne. Zostaną nam oprawy, które są w dyspozycji energii, oświetlenie. Dalej oświetlenie na ulicy Kasztanowej. Budowa ścieżki turystycznej pieszo-rowerowej wzdłuż jeziora Tarpno. Tutaj mówimy o dokumentacji. Budowa oświetlenia na ulicy Gierymskiego. Pozostałe inwestycje to jest budowa hali miejskiej targowej. No to jest kontynuacja inwestycji. Budowa siedziby straży pożarnej, te środki przechodzą przez miasto, to jest kolejne 12 milionów. Budowa Delfinka 10 milionów, rewitalizacja parku na wzgórzu zamkowym, to o tym mówiłem. Adaptacja willi Victoriosa również. Ważna rzecz, modernizacja sieci lokalnej, infrastruktury teleinformatycznej w budynkach urzędu miejskiego. Tu głównie dotyczy budynku Urzędu Stanu Cywilnego, to jest 1,5 miliona. Tu musimy zainwestować w tą infrastrukturę, to jest niezbędne. Wyposażenie stanicy żeglarskiej, prawie 1,5 miliona złotych, utworzenie klubu dziecięcego, też już wcześniej mówiłem, milion. Pozostałe inwestycje, program ciepłe mieszkanie, ponad 2 miliony 600. Przebudowa i istniejącej infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, 0,5 miliona złotych. Nowe planty, to jest rewitalizacja plantów na Alei 23 stycznia. Państwo doskonale wiecie, przygotowujemy się do pozyskania środków z tak zwanego ZIT-u. To jest kilka milionów złotych na rewitalizację tego reprezentacyjnego miejsca w mieście. To jest przygotowanie dokumentacji. Modernizacja osady Gród, to jest zadanie podzielone na 2 lata, łącznie 0,5 miliona złotych, ale będziemy zabiegać tutaj o środki zewnętrzne. Tak jak powiedziałem, rok 2024 powinien być rokiem pozyskania dużych środków z KPO czy środków unijnych, bo te programy ruszają, więc my musimy być dokumentacyjni, jeżeli chodzi o Gród, jesteśmy przygotowani. Tu bardziej chodzi o pozyskanie też środków zewnętrznych i zabezpieczenie tego wkładu własnego. Dalej modernizacja placu zabaw przy ulicy Jackowskiego, modernizacja placu zabaw na terenie plaży miejskiej Rudnik. Ona jest oblegana oczywiście w sezonie letnim, jest bezpłatna od kilku lat, a więc chcemy, żeby nasze dzieci miały tam też bezpieczne możliwość spędzenia czasu. Rewitalizacja Parku Podwórskiego Kuteczny, to jest kolejny etap, też jest dokumentacja na to przygotowana. Rozbudowa monitoringu miejskiego, kwota 100 tysięcy. Dalej,
Dokumentacja techniczna, rozbudowa trybuny głównej z wieżyczką sędziowską, zadaszeniem, oświetleniem toru żużlowego, to jest przygotowanie dokumentacji, ale też będziemy zabiegali tutaj o środki zewnętrzne. Jest to związane też, mówię o samym zadaszeniu, że jest związane z otrzymaniem licencji na kolejne lata, jeżeli chodzi o naszą drużynę. No ale chcielibyśmy, żeby to nie było tylko zadaszenie, tylko jeszcze rozbudowa tej trybuny. Takie jest oczekiwanie kibiców, oczekiwanie działaczy, że ta trybuna główna jest zbyt mała, mogłaby być większa i mogłaby być większa sprzedaż karnetów właśnie w tym miejscu. Dalej Muzealne Centrum Edukacyjne. To jest wykonanie dokumentacji budowlanej kolejnego spichlerza 37, który graniczy z Muzeum FLIS. W tym miałyby się znaleźć kolejne obiekty muzealne. I bardzo ważna inwestycja, nowość, myślę, dokumentacja techniczna na budowę basenu przy Szkole Podstawowej nr 18. Oczekiwania mieszkańców północnej części miasta są takie, że jest to właściwie część miasta pozbawiona infrastruktury basenowej. Mówię tutaj o basenach, o basenie takim przyszkolnym. Budujemy praktycznie, tak można powiedzieć, basen na Szczemięcinie, a to jest kolejny basen przyszkolny, który powstałby przy Szkole Podstawowej nr 18. Moim zdaniem jest to bardzo dobra lokalizacja. Ta szkoła jest dobrze skomunikowana, położona przy węźle przesiadkowym, autobusowo-tramwajowym. Nieopodal znajdują się inne placówki oświatowe. Jest też odpowiednie plac, na którym można taki basen postawić. Robiliśmy tego typu analizy. Jest też, trzeba pamiętać, no, w szkole nr 18 będzie przybywało dzieci, dlatego że rozbudowuje się cały czas osiedle Mieszka, jest nowe osiedle na Kapuście. To w połączeniu jeszcze z przebudową ulicy Mieszka w kierunku gminy wiejskiej Grudziocno czyni tą lokalizację jeszcze lepszą. Przebudowaliśmy w tej kadencji ulicę też Kruszelnickiego, co daje bardzo dobre skomunikowanie, powiedzmy, od Huntersztyna, od strony Huntersztyna. Nie powiedziałem tutaj jeszcze, są środki też zabezpieczone na wkład własny, jeżeli chodzi o baseny otwarte. Zabezpieczyliśmy te środki na poziomie, nie pamiętam w tej chwili, około 250 chyba tysięcy w podziale na 2 lata, co daje więcej chyba, ale w każdym razie co daje kwotę inwestycji przy wsparciu 85% na poziomie około 6-7 milionów złotych, ale będziemy tutaj starali się o pozyskać takie środki zewnętrzne. Ja myślę, że ten budżet jak zawsze jest budżetem ambitnym, budżetem proinwestycyjnym, budżetem niełatwym. Liczymy też na to, że nowy rząd, który się ukonstytuuje w ciągu najbliższych, myślę, tygodni, mówię tutaj o rządzie Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy, to środowisko doskonale zna problemy samorządów, wie chociażby jak ważne jest uruchomienie środków europejskich, jak ważne jest uruchomienie środków z KPO, jak ważna jest też subwencja rozwojowa dla samorządów, wynikająca z tego, że samorządy zostały pozbawione wpływów bieżących, dochodów bieżących. Myślę, że w przyszłym roku finanse samorządów będą ulegały poprawie. I ten budżet jest na to też przygotowany. Musimy być przygotowani dokumentacyjnie po to, żeby po te środki sięgnąć. A jeżeli chodzi o bieżące wpływy, no to te środki muszą wpłynąć do samorządów, ponieważ aby utrzymać jakość usług komunalnych, transportu publicznego, utrzymania miasta, zieleni w mieście, wielu, wielu innych obszarów, nie wspomnę o edukacji, bo to jest zupełnie inny obszar, to dochody bieżące muszą być zasilone, czy to subwencją, myślę, że w przyszłym roku nie będzie innego rozwiązania, ale w kolejnych latach zmianami w sposobie finansowania właśnie samorządów. Dziękuję bardzo. Co ze szpitalem? Szpital
szpital, budżet miasta nie obejmuje szpitala. Tutaj jakby to, co dotyczy szpitala, to jest dokapitalizowanie GIM-u, Grudziąckich Inwestycji Medycznych. Dla przypomnienia, Grudziąckie Inwestycje Medyczne przejęły 150 milionów zadłużenia szpitala i praktycznie jak w zegarku to zadłużenie obsługują. Przez ostatnie lata spłaciliśmy łącznie 70 milionów, tak? Około 70 milionów ze 150 tylko i wyłącznie z budżetu miasta poprzez dokapitalizowanie spółki GIM. Liczymy oczywiście też na rozwiązania dotyczące szpitali w ogóle w Polsce. Tak jak powiedziałem, umowa koalicyjna o tym mówi wprost o oddłużeniu szpitali, ale zdajemy sobie sprawę, że to będzie pewnie proces, który wymaga przygotowania, ale też liczymy na inne rozwiązania, chociażby uznania Grudziąckiego Szpitala jako infrastruktury krytycznej z punktu widzenia państwa i pozyskaniu na to środków, które pozwolą miastu łatwiej utrzymywać taką infrastrukturę, która jest konieczna, szczególnie w tych dynamicznych, niebezpiecznych czasach. A więc szpital jest priorytetem, aczkolwiek on bezpośrednio nie ma odbicia w budżecie miasta. Zadanie spółek sportowych, to się nic nie zmieniło. Co roku dokapitalizujemy je w budżecie, później w ciągu roku podwajamy to, czyli żadnego systemu tu się nic nie zmieni. Trudno powiedzieć o zmianie systemu. To, co powinno być uporządkowane, to myślę, że sposób wspierania spółek sportowych przez spółki Skarbu Państwa, gdzie jest duży rozdźwięk pomiędzy wsparciem no, chociażby naszego GKM-u, a innych drużyn żużlowych zlokalizowanych na innym obszarze. Myślę, że ten system też powinien się zmienić, ale wiemy, zdajemy sobie sprawę, że bez wsparcia spółek sportowych takie dyscypliny jak żużel czy piłka nożna, no nie ma szans się utrzymania, co nie oznacza, że czy GKM, czy Olimpia nie ma walczyć o prywatnych sponsorów. Tutaj zabiegi są, duży procent budżetu, tak jest w GKM-ie chociażby, pochodzi od sponsorów prywatnych, czy za prawa telewizyjne, więc to też się zmieniło, jeżeli chodzi o GKM, to finansowanie, struktura tego finansowania jest inna niż jeszcze powiedzmy kilka lat temu, ale daleko tutaj do ideału, to prawda.